Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami na przeglądzie w Pepco i już Wam pokazuję prześliczne nowości. Zobaczcie, jaki fajny dozownik do mydła. On jest taki jakby, przybliżę Wam tutaj, tylko nie wiem, czy Wy to złapiecie. On jest taki jakby nakrapiany czymś, 12 zł kosztuje, ale naprawdę bardzo ładny. Nie widziałam nic innego do tego, tylko ten dozownik. I tu jeszcze Wam pokażę z tej nowej kolekcji za 8 zł. To jest chyba taka myjka, tak, chyba taka myjka do pleców, bo teraz wjechała taka, taka kolekcja łazienkowa, że tak powiem. Także tutaj wszystko mamy. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Możecie włączyć sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o moich filmach, o moich przeglądach. Także zapraszam serdecznie. No i zobaczcie, za 35 zł mamy 10 LEDów, takie kulki. Czekajcie, z tej strony może Wam pokażę. Dobra, położę, bo moja ręka zajmuje połowę tego opakowania. I tutaj widzicie takie kule. Także wrzucacie sobie dwie baterie i macie prześliczny efekt. Tam na pudełku, na rysunku jest narysowane, jaki efekt mamy tych światełek. Dobra, tu mamy za 40 zł świece. I jak widzicie, w Pepco jest wszystko tak fajnie poustawiane, że możecie sobie wszystko dobrać. Te lampiony to po prostu petarda. Przepiękne już są na moim kanale. Jeżeli macie ochotę, cofnijcie się do nich. Prześliczne bambusowe miseczki. Dobra, dam radę wyciągnąć? Dam, ok. Mamy tutaj taką miseczkę. Zobaczcie, jak fajnie wygląda, czy na jakieś cukierki, czy na jakieś owoce, czy na jakieś warzywa. Bardzo fajna. W środku wygląda tak. No i już mówię Wam cenę. Cena to 40 zł. 40 zł za taką miskę. W rzeczywistości wygląda na większą, bo tutaj jak widzę, trzymam ją w dłoni, to nie wygląda na taką dużą, ale ona jest dosyć spora. Idziemy dalej. Świece, przepiękne świece. Kto skorzystał z super okazji, dwie świece, trzy świece w cenie dwóch. Dobra, tu mamy następną dekorację. O, tego jeszcze nie widziałam. Nie wiem, czy to jest stare, czy to nowe, ale nigdy tego nie widziałam. Kosztuje 8 zł. Także tu mamy taką czarno-złotą dekorację. I zobaczcie na to. Ostatnio Wam mówiłam o świątecznych dekoracjach 20 zł. Pepco wystawiło już choinkę świąteczną. Nie wiem, może to po prostu przypadek, może chciały po prostu z tego zejść, żeby to już nie stało na magazynie. Ale mamy tutaj taki świecznik. Świąteczna choinka. Chciałam ostatnio, kto mnie oglądał, to wie, o czym mówię, bo mówiłam ostatnio, że już bym chciała Wam pokazywać dekoracje świąteczne, bożonarodzeniowe, bo jest wtedy tego wszystko tak dużo tego wszystkiego, że no po prostu to jest szał. A tu bach, choinka świąteczna, wchodzę do Pepco. Dobra, następne pudełeczko mamy za 5 zł. Takie pudełeczko możecie sobie kupić, wrzucić sobie jakieś pierdółki, ale możecie dać komuś w tym prezent. Dobra, koszyczki, koszyczki, to wszystko już było. To lecimy dalej. Trochę poprzeskakujemy dzisiaj tutaj. Tu mamy kubeczki i już Wam pokazuję. Jak widzicie, tu mamy nowość. Taki kubeczek w paseczki i w kropeczki. W środku jest po prostu biały i kosztuje 5 zł. I z drugiej strony też. Dobra, ok, odwieszam. Co my tutaj jeszcze mamy? Z kubusiem puchatkiem. O, może ktoś poszukuje z kubusiem puchatkiem, to zobaczcie. Jaki fajny. Z jednej i z drugiej strony jest to samo i on jest za 10 zł. I który muszę jeszcze pokazać? To ten, który bardzo mi się podoba i chyba się śmieje, że czeka na mnie, aż go kupię. I kosztuje 5 zł i powiem Wam szczerze, że za każdym razem, co jestem w Pepco, to mówię, będę pamiętać, jak ponagrywam, to pójdę po ten kubek. I tak za każdym razem wychodzę bez kubka. Dobra, może ktoś potrzebuje sztućce, to tu mamy takie pudełeczko. I one jest za 30 zł. 30 zł. Macie komplet sztućców, biały w czarne kropeczki. Ale zobaczcie, tutaj mamy szary
I jeszcze do tego dostajecie takie pudełeczko, więc pudełeczko jest również do wykorzystania. Te kosztują 30 zł. Dobra, i tu mamy jeszcze czarne. Ja osobiście wolę takie całe, nie wiem, metalowe one są chyba. Całe takie, wiecie, srebrne. No jakoś tak się u mnie przyjęło, że nie kupujemy tych plastików, tylko te normalne takie sztućce. Dobra. Idziemy dalej. Nowości prześliczne. Jestem Twoim przyjacielem. Jak ktoś ma kociaka, szkoda, że nie ma z piskami takich kubeczków. Zobaczcie, jakie fajne. I kosztują 35 zł. 35 zł. Taki kubek termo. I jest naprawdę ich sporo, więc jeżeli macie ochotę kupić sobie jakiś kubek termiczny, to zapraszam do Pepco, bo naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. I tak Wam przejadę. Nie wiem, czy te moje dziewczyny już mogą chodzić do Pepco, ale tak zawsze myślę o nich, żeby chociaż tak przelecieć im po półkach, nie tylko bezpośrednio jakieś produkty, żeby widziały, co się dzieje. No i zobaczcie, co ja tutaj znalazłam. Już Wam pokazuję i sobie myślę, dlaczego to stoi na ogrodowym. Ale patrzę, że to jest lampa solarna. Zobaczcie, jakie śliczne na taras czy na balkon. Przepiękne. Jak widzicie, tu nie musicie żadnych baterii, tylko się naświetla słońcem. I zobaczcie, zapaliło mi się, trochę się naświetliło i się zapaliło. Przepięknie to wygląda, naprawdę. Dobra, jeszcze powiem Wam cenę, bo tak tutaj się... 35 zł. Już nie będę mówiła, co się. Ale jest naprawdę piękna. Dobra. Idziemy tutaj. Tu Wam pokazywałam tą wyciskarkę, pokazywałam Wam tamtą, którą ja sobie kupiłam, a tu widzę, że już jest nowa, więc wyciskarka do cytryn następna wjechała do Pepco. Jest różowy kolor i szary za 5 zł. I mnóstwo, mnóstwo innych dodatków do kuchni. Co my tutaj mamy? Coś Wam pokażę, to po prostu szok. Ale to jeszcze nie to. Zobaczcie, ale coś wyczaiłam nowego. Szelki takie welurowe za 20 zł. Szelki i smycz. I co my tu mamy? Zobaczcie. Powiedzcie mi, czy to jest nowość, czy to już było u Was w Pepco. Zobaczcie, jakie fajne domki dla takich psiaków. Znaczy domki, no takie... No takie łóżka dla psiaków, 50 zł, więc naprawdę mi się wydaje, że za takie łóżeczko jest niedużo, 50 zł. Zobaczcie, jest tutaj jeszcze taka podusia, którą możecie sobie wyciągnąć i w każdej chwili uprać, ale to wygląda świetnie. Zobaczcie, to jest chyba dla psiaka, bo tu łapa pieska jest, ale kto tam kotu by kupił, to przecież nic by się nie stało, nie? A co? Na dole są takie antypoślizgi jeszcze, ale nie wiem, czy one działają, bo to tak nie za bardzo widzę, żeby tutaj... stawiało opór, ale naprawdę świetna. Dobra, kocyki i dosyć duże, 180 na 200 cm za 60 zł. Zobaczcie, jaki fajny wzór, tylko oczywiście pewnie nie dokopię się do końcówki. No nie, no tak czasami zawiną, że ja nie mogę znaleźć tej końcówki. I tu chyba nie pójdzie mi. Ups, poczekajcie, poczekajcie, bo mi tutaj lawina. Dobra, trzymam. I tu mamy również 180 na 200 za 60 zł, ale ten Wam już pokażę, bo widzę, że jest tak zawinięty, że Wam pokażę z drugiej strony. O, zobaczcie, tak wygląda z drugiej strony, ale naprawdę ładne te koce. Tu mamy również jakąś nowość, poczekajcie, bo się boję teraz, że mi to wszystko pospada. I mamy 150 na 200 cm za 30 zł. Tutaj oczywiście z boku macie rysunek, jak to wszystko i jak ten kocyk wygląda w całości. Mamy następnie narzuty. Narzuta jest 200 na 220 i kosztuje 80 zł. Tu mamy taką w pasiaki. Dobra. Szukam, szukam. Jest, znalazłam. Zobaczcie, tak wygląda z drugiej strony. Ok, odwijam. Niech sobie pięknie tutaj leży i czeka na kogoś. A tu mamy pomarańczową. I pomarańczowa ma... 160 na 200 i kosztuje 80 zł. 80 zł. Zaraz zobaczymy, czy tutaj gdzieś się mogę dostać. Chyba nie. Dobra.
I to dzisiaj wszystko. Dajcie znać, jak tam Wam się podobało, co byście chciały zobaczyć, co mam Wam wrzucać do przeglądów, bo już sama chodzę po Pepco i nie wiem, co mam Wam wrzucać, także życzę Wam miłego, słonecznego dnia. Ja lecę nad morze. Trzymajcie się, cześć!